Szczęść Boże! Bohaterem dzisiejszego słowa jest Jonasz, którego można opisać w kilku słowach. Uciekinier, dezerter, boi się i wstydzi. W momencie, gdy dociera do niego, że wola Boża okazuje się być jedyną słuszną drogą, rezygnuje z uciekania, bo każda inna droga dotychczas okazywała się błędna. Możemy to teoretycznie przyjąć za przejaw mądrości. Mądrość pozwala przewidywać kolejne wydarzenia i następstwo moich czynów staje się bardziej realne. Mogę coś zaplanować, a w razie niepowodzenia reagować z wyprzedzeniem. Tym samym uchronię się przed złapaniem się w pułapkę swojej próżności. Przeciwieństwem mądrości jest przewrotność. Według słownika PWN człowiek przewrotny to ten, który cechuje się fałszem i chytrością. I takie też jest jego działanie. To kombinowanie, jak uprzykrzyć komuś życie, a jednocześnie wykazać, że to ja jestem ten mądrzejszy, a raczej sprytniejszy. Jonaszowa Niniwa, którą przemierza przez 3 dni, to symbol świata oddalonego od Boga. Nie było tak wielkich miast w VI wieku przed Jezusem, kiedy powstawało opowiadanie o Jonaszu. Ale na podstawie tej księgi zobaczymy, że życie bez Boga i Jego przykazań sprawia, że stajemy się niewrażliwi na grzech. Grzech nam zwyczajnie nie przeszkadza, bo nie odnosimy się do ideału Boga. Nie przykładamy swojego życia do Niego jak do szablonu, a tym samym nie dostrzegamy naszych niedoskonałości. Jezus dosadnie dzisiaj mówi do słuchaczy, że są plemieniem przewrotnym. Jak to należy rozumieć? Odpowiem na przykładzie. Gdy ktoś się modli i mówi Bogu, jeśli uzdrowisz moją mamę, to będę każdego dnia chodził do kościoła, bo wtedy dopiero poznam, że jesteś w moim życiu. Jeśli nie spełnisz mojej prośby, to i ja się nie zmienię. Wychodzi na to, że sam znak staje się ważniejszy niż fakt, że Jezus jest dostępny dla mnie cały czas, że lepiej mieć coś, znak, cud czy dowód, niż być kimś, kto potrafi uwielbić Boga nawet w trudnym położeniu. Korzystniej by było zrobić to inaczej. Zacznę chodzić każdego dnia do kościoła czy czytać Biblię, bo wiem, że przez to stanę się lepszy dzięki obecności Jezusa. A dzięki temu ucieszę się na cud uzdrowienia, albo spokojniej przyjmę fakt, jakim może okazać się śmierć mamy. Wracając do wczorajszej modlitwy Ojcze Nasz, do słów bądź wola Twoja, należy je odbierać nie jako narzucanie jakichś zadań, bo to przeczyłoby naszej woli, ale raczej powinniśmy szukać odpowiedzi, do czego dojdę zgadzając się na owo zadanie, jaki będzie ostateczny cel mojej misji, do czego tak naprawdę chcę w swoim życiu dotrzeć. Surowość słów Jezusa demaskuje rzeczywiste intencje tłumu. Są przywiązani do własnych oczekiwań, a nie do Niego. Na podstawie tego zastanówmy się, na ile chcę realizować siebie, a na ile przez siebie i swoje talenty chcę nieść Jezusa ludziom. Czy cel, który sobie wymyśliłem, będzie dla ogółu, czy tylko dla mnie? Arcybiskup Fulton Sheen tak powiedział: ludzie, którzy przejawiają Bożą mądrość, zawsze rozwścieczają tych, których mądrość jest z tego świata, ponieważ zawsze postrzegają oni rzeczy z Bożego punktu widzenia. Ludzie zaświadczeni chętnie pozwolą każdemu wierzyć w Boga, lecz tylko pod tym warunkiem, że wiara w Boga nie będzie znaczyła nic więcej niż wiara w cokolwiek. Zezwalają oni na Boga pod warunkiem, że Bóg nie ma znaczenia, lecz traktowanie Boga serio jest właśnie tym, co czyni człowieka świętym. Obecnie chce się obrzydzić wiarę i Kościół, pokazać go z jak najgorszej strony, mówiąc, że ludzie chodzący do kościoła to ciemnogród. Jezus nieustannie daje mi znaki swojej miłości do mnie. Potwierdza, że dobre wybory to mądre wybory. Nie muszę, jak królowa z krańców świata, przybywać, żeby słuchać mądrości Salomona, bo skarbnicę mądrości mamy koło siebie, w zasięgu kilku minut drogi od domu. Postaraj się dziś lub jutro udać się do świątyni. Gdy znajdziesz się przed Najświętszym Sakramentem albo podczas Eucharystii, powiedz sobie z całą stanowczością: tu jest coś więcej niż znak Jonasza. A w ciągu dnia powtarzaj: Jezu, pragnę Cię ponad wszystko. Wtedy zrozumiesz, że to, czego oczekiwałeś i planowałeś, co było Twoją zachcianką, wcale nie było Ci potrzebne, że to był tylko podstęp przewrotności. Do zobaczenia jutro. Z Panem Bogiem.